i wszystko jasne. Witajcie moi drodzy, z tej strony Michał, a to co oglądacie to kolejna seria gameplayowa na tym kanale. I tym razem z czego? Tak jak zapowiadałem w ostatnim odcinku Avalanche Snowboarding. Albo Happy Wheelsy, albo coś innego. No i ostatecznie padło na Happy Wheelsy. Moi drodzy, legendarna gra przeglądarkowa, która miała przyjemność, zwłaszcza w złotych czasach gamingu na YouTubie, cieszyć się niesłabnącą popularnością. I towarzyszyła ona początkowi wielu gamingowych YouTuberów, takich jak Royson czy mój ulubiony Disowski. No zwłaszcza Przemkowi Woźnicy. No zwłaszcza początkom Przemka Woźnicy. No i moi drodzy, gra ta, jak widzicie, doczekała się wersji mobilnej. Najpierw na iOS-a, a potem na Androida. No i tak jak poprzednio mieliśmy przyjemność powrócić do przeszłości mobilnego grania, Tak teraz z kolei... No cóż, zaliczymy kolejną nostalgiczną podróż w przeszłość, tym razem, no właśnie, za sprawą tej oto w sumie kultowej, flashowej pozycji. No i cóż można tu więcej powiedzieć? No, wszystko fajnie, pięknie. Ja już miałem przyjemność już dużo, dużo wcześniej pobrać te aplikacje, tę grę i nawet sobie coś tam przejść, aczkolwiek na potrzeby zrobienia z tej gry serii gameplayowo-letsplayowej, jak zwał, postanowiłem wykasować wszystkie swoje postępy. Tutaj jak widzicie mamy zestaw poziomów dla każdego z bohaterów, a dla łącznej gromadki dopiero w przyszłości się pojawi. Dla Moped Couple też. Natomiast póki co musimy zadowolić się tym, co mamy. No i prawda jest taka, że miałem przyjemność już nagrać pierwszy odcinek z tej gry wcześniej. Szczerze mówiąc, nie był on za bardzo zbyt udany, bo wszystko tam było za bardzo chaotycznie, tam coś się nie zgadzało i zbyt ogólnikowo podchodziłem do sprawy, a przydałoby się parę rzeczy omówić, także wspomnienia odnośnie tej gry. No i właśnie, jeszcze odnośnie samych Happy Wheelsów. Sama jej popularność w złotych czasach gamingu na YouTubie to jedno, ale drugą sprawą jest też fakt osobistego zapoznania się z tą grą. Graliście może? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, bo no właśnie. To jest ewidentnie w sumie coś w rodzaju gry symbolu. I w sumie jako takiej legendy, no iście kreatywnego pomysłu pełnego czarnego humoru, który przerodził się w niemały hit i uczynił Jamesa Bonacciego, no właśnie wiadomo kim, i prowadzi teraz swoją stronę internetową, której niestety zapomniałem jak się nazywa. Ale no myślę, że sobie je prędzej czy później przypomnimy. Ma przyjemność mnie to interesować. No. Nie tylko fakt oglądania tej gry u różnych youtuberów, ale też osobiste w nią granie.
I ja też miałem przyjemność nią osobiście grać tam w przeglądarce na komputerze na przestrzeni lat. I teraz będę miał przyjemność wreszcie się. Teraz mamy przyjemność zapoznać się. Mamy szansę zapoznać się z tą grą w wersji mobilnej. No i jakby jeszcze tego było mało, tak nawiasem mówiąc, to powstała wersja 3D. Adaptacja 3D Happy Wheelsów zwąca się Guts and Glory. Ale to już temat na. Ale to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast właśnie, Happy Wheelsy. Przejdziemy. Natomiast właśnie, Happy Wheelsy. No, pierwszy odcinek, który właśnie oglądacie, jest. No właśnie. Drugą próbą właśnie nagrania pierwszego odcinka, podczas gdy pierwsza, no, nie była zbyt udana. I jak chcecie, to możecie, no, zobaczyć. To możecie w każdej chwili zobaczyć za sprawą no, linku umieszczonego w opisie. Jeżeli będziecie chcieli. Natomiast co do tego odcinka, to w ramach właśnie początkowego zapoznania się z tą grą, pozwolę sobie przejść pierwsze 5 poziomów. Zobaczymy, jak to wyjdzie i jak to będzie wyglądać. Okej, zaczynamy z grubej rury. Tutaj czas odlicza i mamy sterowanie. Wszystko działa, wow, w eleganckich 60 FPS-ach, jak widzicie, a niech to. I w sumie model sterowania, no właśnie, taki sam feeling jak w wersji PC-towej, aczkolwiek różnica jest jedna podstawowa. O. No nie ma tu edytora poziomów i poziomów społeczności i trzeba się zadowolić tym, czym twórcy nas mieli przyjemność tutaj nakarmić. No i proszę bardzo, elegancko, pierwsza mapa zaliczona. Miałem przyjemność w tym poprzednim gameplayu, w tej poprzedniej wersji, tej pierwotnej wersji pierwszego odcinka sprawdzić też, jak wyglądają tutaj nagrywki i spoiler, ojojoj. Nie wyglądają one za dobrze. Bo odtwarzają tak naprawdę coś zupełnie innego, tak naprawdę czym coś zupełnie innym, nie działają za bardzo jak typowe nagrywki. Więc sobie odpuścimy ich korzystanie z nich. No ale dobra, mamy w takim razie. Ojojoj! No i pierwszy fail na drugim poziomie. Zestartujmy poziom. I właśnie, teraz poziom drugi. Pierwszy był rozgrzewkowy, można tak powiedzieć. A teraz właśnie. Jakieś bliżej nieokreślone. O, tam rekinpowa. Mam nadzieję, że się na niego nie napotkamy. Popełniłem ten sam błąd, tylko tym razem wyszło mi jeszcze gorzej. No, coś na pseudobudowie się działo. Zresztą trudno to jednoznacznie określić. Tutaj uniknęliśmy śmieci pięknie po raz kolejny. Ale pozostaje jeszcze sprawa tego tutaj, co mamy. Dobra, szybko, szybko, szybko. Jest. No ale dobra. Czym jest drugi poziom? Jest czymś w rodzaju jakiegoś podwójnego sanktuarium. Czegoś innego podwójnego laboratorium, jak zwał, tak zwał. Dobra, tutaj zjeżdżamy. Oj. Okej, tutaj poczekajmy, aż winda sobie zjedzie. Tutaj sobie zjedziemy. Proszę bardzo, jak pięknie. Niech to. Raz, dwa, trzy. I proszę bardzo. Tutaj rybka znaleziona. Tam był komunikat, żeby no, spróbować znaleźć tę rybkę. I proszę bardzo, mamy to. No i dobra, teraz poziom trzeci. Tym razem można powiedzieć, że ciejący się w gardle. Tak, można wyobraźniowo założyć. O nie, kusza! Gdzie tutaj się dzieje? Przyjemne rzeczy! Nie! Nie! Ja miałem szczęście w tym momencie, nawet nie zdajecie sobie sprawy. Dobra. Zjeżdżamy tu. No tak jak mówiłem, możecie dać znać, czy graliście kiedyś w Happy Wheelsy i czy też zdarzyło wam się grać w wersję mobilną. Bo ja miałem przyjemność grać także przedtem w tę wersję mobilną i było fajnie, ale no, wykasowałem swoje postępy, żeby móc zrobić z tego serię odpowiednio. Okej, trzeba będzie chyba na to wjechać jeszcze raz.
Jeszcze raz. I cyk. No i udało się. Kolejny poziom zaliczony. Tutaj w ogóle jakaś nieprzyjemna reklama. Oj! O nie, o nie. No i okej, odnośnie... Dobra, teraz poziom czwarty. No i odnośnie samych Happy Wheelsów, to musicie wiedzieć, że... Dlaczego ta gra za bardzo w sumie jest tak słynna? No, bo wcielamy się tu w sumie zasadniczo w zwyczajnych ludzi, którzy mają do pokonania iście śmiercionośne przeszkody do pokonania przed sobą. I wszystko to ma przyjemność... też odbitować w górę. Tak jak mogliście wcześniej zauważyć. No i no póki co mamy do czynienia tylko z Seagull Guy'em. Ale zobaczycie. No jak graliście w Robinsonie, to dowiecie, że jest tu też cała masa innych postaci. Jak na przykład ojciec z dzieckiem, czy niepełnosprawny staruszek, także no wiadomo. Wow, dziękuję wam cały serdecznie. Przechodzimy dalej. No i ostatni poziom na dzisiaj, piąty, dziejący się w jakichś lochach. No, o nie, nie wylądować na minie, uff, to było szczęście. Proszę bardzo, jak mi ładnie idzie, w pierwotnej wersji tego pierwszego odcinka, no tak nie za bardzo. O nie, to jest moment, którego nienawidzę. Na szczęście się udało. Cyk! Proszę bardzo, jak ładnie. Tutaj uwaga na... Niewystarczająco uważałem, niestety. Niestety, niewystarczająco uważałem. I teraz zapewne mi to zgniecie. A nie mówiłem? W ogóle jeszcze poczekajcie, bo chciałbym... O, doskonale. Żeby mi się żadne reklamy nie włączały. No i generalnie to jest troszkę taki czarny humor. Ojojoj! Urwało mi nogi. Taki troszkę czarny humor właśnie z tym wszystkim związany. Biorąc też pod uwagę pomysłowość samych pułapek, tak? Dlatego tutaj... Przepołowiło mnie. I niestety to już mój koniec. To już jest mój koniec. Mówiłem. Do czaszki nie, ale do dziecka już tak. Proszę bardzo. Ha! No i właśnie. A propos Twistowskiego, on miał przyjemność... Ostatnie mi czasy nagrać też właśnie wersję mobilną Happy Wheelsów, więc no fajnie miało przyjemność się złożyć w obecnej sytuacji. No, kolejnego wakacyjnego gameplayu, chociaż z tym wakacyjnym gameplayem powiedzmy sobie szczerze, że no, sprawa, coś poszło ewidentnie nie tak. O czym za chwilę wam opowiem. Odnośnie właśnie tego 10 odcinka Avalanche Snowboarding, który kurde... No jego montaż zajął mi dłużej niż kurde był powinien. A tymczasem, pomożesz nam? As Arachal, we support Happy Wheels. If possible, please turn off VV data, turn off any ad blockers you may have running and rested Happy Wheels, or pushers remove ads from options, many thanks. I will consider it. Rozumiem. Aha. No to nieźle. To jest już w sumie kolejna gra, chyba, która wymusza po prostu... Aha. Znaczy nie, pierwszy raz się w tym... tym spotykam, jeżeli chodzi o prowadzenie jakiejkolwiek serii gameplayowej z jakiejkolwiek gry, aby, no właśnie, nagrywana przeze mnie gra wymagała, aby mieć włączone reklamy. Pomożesz nam? No i w przeciwnym, no i jeżeli ten... Miałem przyjemność sprawdzić na poprzedniej wersji tego gameplaya, że jak
że jak ten zatwierdzimy w takim też razie i tym podobne, to nam się wyłączy, to mi się po prostu wyłączy gra i tyle. Tak więc wyłączę Wi-Fi i na wszelki wypadek zastopuję nagranie, żeby przypadkiem nie ukazywać wam wnętrzności mojego telefonu. No właśnie. No wyłącza mi się aplikacja. Ale dobra, to nic. Tutaj mieliśmy przyjemność już pierwsze cztery poziomy przejść. Teraz zajmiemy się, dokończmy piąty. Do czaszki nie wpadamy, do uśmiechniętej buźki, ale do uśmiechniętej buźki już tak. No i przejdźmy ten cholerny poziom w tym momencie. Raz, dwa. No, także widzicie, jak to wygląda. Jest prosto, jest bardzo fajnie, sympatycznie i trzeba za wszelką cenę uważać, bo można się tu bardzo niefajnie potknąć. Jak na przykład, cholera, mogłem w tym momencie akurat się zatrzymać, ale wyszło jak wyszło. No nie, raczej no wjechać do końca, zatrzymać się dopiero na tym, no ale wyszło jak wyszło. Tutaj wskakujemy. I teraz spadamy! Uf. Zwolnij. Nie! No właśnie, tutaj uwaga na te grzebienie, które po jakimś czasie zaczynają wariować. Teraz tu przejeżdżamy. I hops! Jesteśmy w domu. Jej! No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Sprawdźmy sobie też na... No tak. Sprawdźmy też sobie tę nagrywkę jednakowoż, bo czemu by nie? No i co my tu mamy? Potwierdzenie moich słów będzie. Chociaż póki co daję radę to wszystko. No i co chciałem mówić odnośnie wcześniej wspomnianego przeze mnie tematu. A, z tym Avalanche Swobody przecież będzie zaraz, jak ten. No! No niestety niepotrzebnie tutaj wyhamowywałem. Ale za to z kolei... No właśnie. Hamujemy, hamujemy. Cyk. O, jak pysznie! Nie! I jedziemy. W ogóle to co to są za zakłócenia w sumie dziwne, tutaj się przewijające. No, nieważne. No, tym razem faktycznie to było nagranie tego, jak przyszedł ten poziom. No i w ten sposób zaliczyliśmy pierwsze 5 poziomów jako jeszcze business guy, a w dalszym czekały nas, no właśnie, te parę wspomnianych przez niego postaci. A no tak, pomysł ciekawy, na jaki tutaj wpadnięto. No i wszystko to właśnie obfituje w czarny humor, no polegający na okazującym się pomysłu właśnie zagadek i tym jak, i właśnie tym gore. Jakiego ofiarą padają właśnie tutaj wszystkie grywalne postacie. Na czele z osobami. Na czele z. No właśnie. Na czele z. No właśnie. Jakby to powiedzieć, osobami nie za bardzo dorosłymi? Tak to powiedzmy? Grzecznie? No, czyli wiecie, no, urywające się kończyny, głowy, rozwalające się na drobne atomy, ciała miażdżone i tak dalej. Nawet takie brzydkie rzeczy jak flaki tu są, ale no, to już jest... To już, ale no, to nie ma co tutaj zdradzać za wiele. No i nawet sam takiego, no i sam w poprzednim wersji, pierwotnej wersji tego odcinka, takiego żartu czarnego, takiego, miałem wątpliwą przyjemność paść ofiarą takiego,
właśnie czarnego żartu poprzez wpadnięcie w tamtą dziurę przed metą w piątym poziomie, gdzie no przez chwilę nic się nie działo, a zaraz potem bęc, samochód na mnie spadł. Także no, widzicie, można tu zginąć na wiele różnych sposobów i w każdym razie, no to więc to by było na... No i na tym to właśnie polega. No i dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek Happy Wheelsów mobilnych. Dajcie znać być może, co o tym wszystkim sądzicie i czy graliście w Happy Wheelsy, bo między innymi ja miałem przyjemność też grać i bardzo fajnie na przestrzeni lat i było to bardzo fajne. I fajnie, że wyszła też wersja mobilna. Różnie coś, aczkolwiek nieco od wersji na przeglądarkowej, bo nie ma tu edytora, bo nie ma tu kreatora poziomu społeczności i są tutaj wyłącznie poziomy stworzone przez autorów. Podczas gdy, co ciekawe, w tej wersji przeglądarkowej oryginalnej nie ma w ogóle, są wyłącznie poziomy stworzone przez społeczność. Chyba. Nie sprawdzałem nigdy tego dokładnie, ale no właśnie, w każdym razie. No i widzimy się już no i tak czy owak widzimy się już więc w kolejnym odcinku Happy Wheelsów. We wrześniu, bo no i właśnie, dłużej niż, bo no właśnie, coś ewidentnie poszło nie tak w moich planach, bo no właśnie, ponownie marnowałem niepotrzebnie czas na niepotrzebnie czas na oglądanie YouTube'a, zamiast zająć się tym, czym powinienem, czyli montażem 10. odcinka Wall Snowboarding, który w efekcie zajął mi dłużej niż powinien. No, tam u taty, to, tam za granicą, w Holandii, jak byłem, a poza tym, kiedy już wróciłem z powrotem do Polski, to znowu wpadłem w nieprzyjemne kręgi tego, jak ludzie potrafią się nieprzyjemnie zachowywać w internecie. I trochę dni mi zajęłoby, by się z tego wszystkiego otrząsnąć. Który to już raz. Pierwszy był w sumie mnie, jeżeli chodzi o moją twórczość, rok temu, w styczniu. No i teraz się to powtórzyło nieprzyzwoicie. A tutaj co się dzieje? A no tak, zużywająco za dużo energii, no Mobizen, wiem o tym. No i tak to się właśnie potoczyło. Ostatecznie no skończyłem montaż też dopiero w przedostatni tydzień, a raczej wręcz w ostatni tydzień sierpnia, i w ostatni tydzień sierpnia opublikowałem ostatni odcinek Valorant Snowboarding. I tutaj też i tak też ma przyjemność być opublikowany. Ma przyjemność być opublikowany pierwszy odcinek z Happy Wheelsów, nie licząc pierwotnej wersji pierwszego odcinka. No ale dobra, no. No. Wszystko. No, właśnie, no tak właśnie, no po prostu, no tak jakoś dziwnie wyszło. Nieoczekiwane komplikacje się pojawiły. Ale myślę, że po zakończeniu wakacji. Że po zakończeniu wakacji, no właśnie, nadrobimy z nawiązką. Pozwolę sobie nadrobić z nawiązką te niespełnione do końca obietnice. I będę nagrywać i będę wrzucać po parę odcinków na miesiąc gameplaye z Happy Wheelsów. Tak więc do zobaczenia już po wakacjach. Ja tymczasem pozwolę ale wrócić do zajmowania się innymi wakacyjnymi sprawami. No i do zobaczenia właśnie we wrześniu, gdzie będą miały przyjemność na całej jego przestrzeni w miarę ukazywać się kolejne odcinki mobilnych Happy Wheelsów. Tak więc do zobaczenia. A, no i PS. Odnośnie tego piątego poziomu, to Disowski jak grał w mobilną wersję Happy Wheelsów, to miał z nim ewidentny spory całkiem problem i ostatecznie sobie odpuścił jego przechodzenie. No cóż, szkoda. Ale mam nadzieję, że być może
Być może, no, to co, takie, gdzie w sumie troszkę trywialne nadzieje, ale mam nadzieję, że może że może mógłby w sumie obejrzeć kiedyś, mógłby w sumie kiedyś raz, mogłoby mu się zdarzyć obejrzeć ten film i dowiedzieć się, jak ma jednak to zrobić. Ja posłużyłem mu za szkoleniowca. Takiego fajnego. A sam też początkowym jest tym poziomem problemy. No, tam w poprzedniej wersji tego odcinka. Także no, fajnie. No i drugi PS. Kurde. Już nigdy więcej. Nigdy więcej. Obiecuję sobie nie nagrywać. Już nigdy więcej. Nigdy absolutnie więcej. Obiecuję sobie już nigdy więcej. Obiecuję sobie, ja absolutnie obiecuję sobie już nigdy więcej nie nagrywać tak długich odcinków jak ostatni z Avalanche Snowboarding, który trwał, no, nieco ponad 100 minut. I, no, już i tak samo montowanie go bez żadnego odwracania odpowiedzi trwałoby długo, a tak to trwało dłużej niż powinno. Także też, no właśnie, witajcie z powrotem, odcinki nietrwające wcale aż tyle. Gorąco was witam. I oby się właśnie ta sytuacja nie powtórzyła, bo jak się powtórzy, to skończy się w wiadomy sposób, ponownym tym. Kuktatorstwem przecież już, który... No, pseudo-kuktatorstwem, pseudo, bo tak naprawdę je już dawno zażegnałem. No. I to już naprawdę jest tyle. Jeszcze tylko na następny raz wyłączę intro muzykę, żeby móc się z wami od razu po wyłączeniu gry przywitać. No i do zobaczenia.